Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak zapowiadałam ostatnio, będzie przegląd magazynu LEGO Club. Zapraszam. Tak, wiem, co chcecie powiedzieć. Dlaczego nie było numeru trzeciego? Otóż nie było go, ponieważ ja go nie mam, gdyż po prostu mi go nie przysłali. No i trochę się czuję urażona wręcz, ponieważ bardzo chciałam mieć ten magazyn. No ale skoro już przysłali mi ten, w ogóle to mi powinni przesłać ten trzeci na 2015 rok w czerwcu, a jest wrzesień. I to jest chyba na wrzesień, no więc w sumie czemu nie. No więc ja już zrobiłam tutaj takie rozcięcie w folii. I możemy przejść do omawiania naszego magazynu. Po pierwsze, mamy tutaj logo LEGO Club, tutaj mamy jakiś klocek. Tematem głównym jest Ninjago. Plakat do kolekcji Ninjago, wygraj wyścig LEGO Technik, poznaj nowe czarne charaktery Bionicle. No okej, więc mamy tutaj smoka Moro oraz ostatni lot perły przeznaczenia. I bardzo fajne tło. Bardzo mi się podoba. Dalej mamy LEGO Creator i informacja o jakimś konkursie. Tutaj mamy nawiązanie do 14 serii minifigurek. Tutaj mamy komiks z LEGO City, podwodny świat. Tutaj mamy LEGO City Space. Dalej mamy minifigurki 14 serii, jakąś zagadkę. Tutaj mamy zagadkę do zestawu Ostateczny pojedynek na Gwieździe Śmierci. Tutaj mamy LEGO Minecraft, też jakiś labirynt. Tutaj mamy LEGO Scooby-Doo. I u mnie w sklepie LEGO Scooby-Doo jest już od naprawdę długiego czasu. No może nie od jakiegoś roku, nie? Ale od kilku miesięcy już jest. I ja chciałam kupić jakiś zestaw, ale jakoś mam tyle zestawów do kupowania, że po prostu jak już skończę kupować kapsuły Erzicu, tripaki, no to wtedy zastanowię się po prostu nad kupnem Scooby-Doo. Dalej mamy miksele. O, co to jest? Dobra, a to chyba dodatek, no to ja to umyję później. Dalej mamy ten plakat. Tutaj mamy jakąś banszę LEGO Club, plakat do kolekcji. Nia, Wright, Łowca, Dusz, Kol, Kai, Jay, Screamer. Coś tam, Moro, Smok Moro, Sensei Wu, Pero Przeznaczenia, Niebezpieczna Podróż, LEGO Ninjago, koniec. Dalej mamy LEGO Jurassic World, tutaj Max nam coś papla, tutaj mamy o LEGO Club jakieś informacje, tutaj mamy o napisz list zeszłego Mikołaja, aha, to jest to, no wiecie o co chodzi. Dalej mamy LEGO Star Wars, tutaj mamy labirynt. Dalej mamy LEGO Mixes, również labirynt. Tutaj mamy wzory do wycięcia dyni. Tutaj są również minifigurki z 14 serii. Jakieś tam mini komiksy tutaj jest. O, tutaj mamy jakieś te budowle, odezwane budowle na dwóch stronach. I to jest taki dom straszny, nie? Tutaj mamy nietoperze. Te w ogóle to tło chyba jest z Monster Fighters, to się chyba nazywała ta seria. Też były takie nietoperze. Dalej mamy LEGO Technik. I tutaj mamy taki model tej wyścigówki. Dobra. Dalej mamy właśnie LEGO Bionicle. Coś mam, więc to jest jakiś papier. No dobra. Armia Nieumarłych, ale fajna nazwa. No i tutaj mamy opisy, czyli jakiś rozcinacz, Lord Pająków Zagłady, to było w pierwszej serii, Wojownik Czaszek jest w drugiej serii. Aha, i w drugiej serii mamy maskę stworzenia, więc nawet super. Tutaj mamy Tachu, tego Władcę, tutaj mamy tego Wojownika Czaszek chyba. Tutaj mamy rozcinacza. A odpowiedzi do łamigłówek. A, sorry, no w sumie. I tutaj mamy jeszcze reklamę LEGO Star Wars.
No dobra. Myślę, że to na tyle z magazynu. Przejdźmy do tego, co dostaliśmy z nim. I szczerze mówiąc, spory zawód, ponieważ chyba nie zgubiłam niczego, bo tu było tylko to i naprawdę tak się zdziwiłam trochę. No ale cóż, mam tutaj Rogolego Ninjago, tutaj mam ten plakat. Walczyli ze szkieletonami, wężowcami, kamienną armią, nindroidami, teraz nadszedł czas duchów. Okej, okay. To jest jakaś książka, a nie, to jest plakat, to jest... Dobra, czekajcie. Ale to fajne, ej, widzicie to? Ej, to są te rysunki ninja. Fajnie to wyszło. Tutaj mamy chyba znaleźć to, nie? Gdzie jest droid samuraj? W książce znajdziesz... Aha, to jest jakaś książka, czekajcie. To jest książka z klockami, z których możemy zrobić samuraja. Ej, to jest Kai, nie? Bez nadruku na torsie. Ale go oszpecili. Tu mamy podziemny świat, coś tam z drugiej strony. A, tu mamy książki z Ninjago. Mamy tutaj dwie książki Mistrzowie Żywiołów, ja to mam. Ale nie mam Ninja kontra duchy, to będę musiała sobie dokupić. Dalej mamy Nieodkryty świat ninja, to jest chyba Brickmaster. Dalej mamy 500 naklejek, ej, fajne są te książki z Ninjago. Dalej mamy fantoklejki, to są naklejki. Dalej mamy zadanie naklejanie, godzina duchów z figurką z reaktywacji Kaja. Dalej mamy turniej żywiołów, nowe historie, studiujące komiksy, ciekawostki, informacje, zadania i quizy dla prawdziwych fanów Lego Ninjago. No dobra, czemu nie? Dobra, jeszcze to. Może tutaj nikt mnie... Aha, to jest ze screamerami, coś tam nam gadają. To jest labirynt, coś tam żyje. Rozpocznij nową przygodę w świecie Lego Ninjago. No to jest takie, wiecie, do zabawy, nie? Jakieś łamigłówki, tego typu rzeczy. No dobra. Myślę, że na tym zakończę. Ten przegląd. No i trochę przykre, że jednak nie dostałam tego numeru trzeciego. No ale cóż, życie to jednak życie. No dobra, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! A i tak w ogóle, to nie wspomniałam wam w poprzednich odcinkach o minifigurkach, że gdyby nie to, że zauważyłam te minifigurki przy kasie, w Carrefourze, bo to były przy kasie, nie w tym dziale, tylko przy kasie, i gdybym tego nie zauważyła, to dzisiaj by była już recenzja kapsuły Kaja, więc wiecie, trochę mi się plany pozmieniały, nie? Ale myślę, że bardziej was interesują minifigurki niż kolejna kapsuła z Ninjago. No dobra, ale teraz już naprawdę kończę. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!